No to mamy czwarty dzień chińskiego nowego roku, a czwarty dzień właśnie tego nowego roku to przywitanie Boga kuchni, dlatego że pod koniec chińskiego tego poprzedniego roku żegna się i wysyła się tego Boga z powrotem do nieba, i w momencie, w tym czwartym dniu, on wraca z powrotem do nas i trzeba go przygotować. Czyli znowu szykujemy jedzenie, zostajemy w domu, nie szwendamy się, bo kiedy wraca do nas, to musi sprawdzić, policzyć wszystkich członków rodziny. Nawet no kolejny dzień do pięknego, smacznego jedzenia, czyli to, co chińczycy lubią bardzo, bardzo. I za co my również lubimy chińczyków i chińską kuchnię. Również czwartego dnia to się staje teraz już bardziej popularne niż przywitanie Boga kuchni. To jest przygotowanie się na powrót Boga szczęścia, Boga fortuny. On przychodzi. Piątego dnia o czym w kolejnym filmie, ale właśnie czwartego dnia ostatnio jest taka tradycja, że ludzie zaczynają się do tego przygotowywać, tak aby już od samego początku dnia piątego byli gotowi na jego przyjście. Czyli podsumowując ten krótki filmik, czwarty dzień chińskiego nowego roku to przygotowanie jedzenia, witanie Boga kuchni i przygotow przygotowywanie się na powrót kolejnego Boga, Boga Fortuny. A wtedy, wiecie, rok kolejny szybko zleci.